Podobnie to jest rozwarstwiony granit karkonoski. Ta twarda, podobno twarda, wytrzymała skała, ale łatwo wietrzeje pod wpływem wilgoci i temperatury czy coś. Potem się robi coś właśnie takiego jak piasek. Dobra, tutaj zatrzymia, aby, bo jada stamtąd. O. Także widzimy się na końcu znowu tego chodnika, gdzie trzeba się trochę przeczołgać. Doszedłem tu do takiego miejsca, gdzie jest to jedno odbicie w bok. Tam coś widzę, wystaje. Nie wiem, czy to też nie geocache. Idę tam jednak zobaczyć. A idziemy dokładnie stamtąd. Idziemy jednak tu zobaczyć, co tu trafi, piszczy. Aj, no tu bardzo mało miejsca. Taką tamach ktoś zrobił, odgradzająco część jakąś zrobiska. Coś tu wystaje z tej tamy. No zobaczymy, co tu w ogóle jest. No, tu jednak jest echo. To też pewnie jest geocache. Pewnie. Oho. Tutaj to ja muszę zobaczyć. Jednak tu coś ciekawego. O, tu też ciekawostka. A na tym odbiciu, jakby przeciwległy. A, nie chciałby. O, tu sporo obudowy górniczej we wodzie i nie wiem, co tu robić. Oczywiście zobaczymy, co tu słychać, ale tu tego jest sporo we wodzie. Nie wiem, gdzie to prowadzi tak naprawdę. Nie wiem, jak to tu wygląda. Zobaczymy, ale... Ła, to śliskie te belki. Nie chciałby gleby sprzedać. O ja. Tu się nie ma nam za co złapać. A jak się poślizna. Ale to też tam gdzieś daleko prowadzi. Najgłupszy błąd. Nie wiem, jak to, co to tu jest, ale tu jest pełno tych belek na spągu. No i... I bach się łeb. I o mało bym się wywalił. I nie wiem. O, tu aż... Fest zamulone.
od tego. Idę zobaczyć, ale kawałek. I no, bo tu jest też rzeźko, ale fajnie jest. Jak się przedostał, to ocios. Tu. Ja już wiem, co to jest. Co to są za belki. Tu to no, jest. One by tak, one, to było takie pod. Takie wybudowane, by podtrzymywać strop. O. Tu taki znowu. Ja tu chyba już ta część zakończę. Bo nie wiem. Sprawdza, która godzina w ogóle. Dobra, chyba słysza ekipa RR Team. Wracam. Wracam z powrotem tam. I tu jest taki konkretny nawalony tej obudowy, że idzie niezłą glebę sprzedać, a nic nie widać. Słyszało? Czy że kogoś słyszał? No ale tu nieźle. O, te belki śliskie. Na ręce mam zajęte. Nie chciałbym tu furknąć, ale tu jest fajny odcinek. Dobra, wracam tam. Wiertło. Patrzcie. Wiertło tu jest nawet. Ale jaja. Wiertło się nawet dostało. Tu w tym odcinku. Tam bych poszedł jeszcze, ale to jakby był z kimś. Dobra. Idziemy z powrotem tu. Dobra. Tego głównego ciągu. Hej, siemanko! Jednak tam ktoś jest. Tutaj rzech jest. Dobra, no to ja tutaj się zatrzymuję. Bo tam jednak ktoś się kręci. Idę tu z tej odnogi i patrzę, a tu se jakiś zagubiony siedzi. Jeden z ekipy RR Team, a starszy z ekipy Kaś, podobno, że się z nim minął, ale to nie wiem, jak my to zrobili. No ja już tam zaś teraz nie będę jechał. Czekam tu na niego. Najlepiej to by poszedł tam, ale nie samemu. Dobra. Także pozdro. Ja, reszta ekipy RR Team wraca. Czołgiem.
Prawdopodobnie właśnie tam. Dobra, to ja tu czekam. Dobra, to znowu wracamy tam w te partie, gdzie trzeba się czołgać. Ekipa RR Team. Ekipa RR Team trafiona na sztolni głównej. A ja właśnie był tu. Nie tu, tu. Nie wiem, gdzie już się zgubił. I tam, że się gdzieś musiał z wami minąć. A my idziemy właśnie tam dalej. Dobra, pozdro. Jo. Ważne, bo tam pod stropem mogą być te, żeby się zaraz nie rozszarpał. Tam gdzieś pod stropem, żech mijał te takie metalowe ciulstwo jedno. Żeby się nie rozszarpał spodnie butów. Ale to nie wiem, czy tam będzie dalej, czekaj to było. Dobra, a teraz ja jadę. O, także z powrotem wracam tym samym chodnikiem, którym żech przed chwilą jechał i kajżech się tu z ekipą RR Team znaczy minął. Dobra, także siemanko. Siemanko, kurwa, świetnie, rozładowane baterie, nie wiem, czy dojdziemy. Ała, kolano. Żegnanie ważne, bo... Cześć, chyba chwilę ściągnę rękawice. O, tak. My się zepsujemy, bo tam o tym, kawałek... że, no. O tym, że ci gada, aby ważne, by się nie roztargał w spodnie butów. Tu pod stropem. Jeszcze mam pełno kamieni w ludzie. Dobra. Ciężko będzie je teraz stąd wyrzucić. Dobra, myślę, że przejdziemy tam. Był taki moment głęboki, ale jak przypomnę, bo tu jest taki... No ja się lewym... No. Lewym ociosem, tego tak, poszło, że jakaś na jakieś, nie wiem, 40-50, jeszcze mi kamień kurde, do tego i... Ale wieje tutaj nieźle. No to, tu przeciąg jaki o mało jest koło. No przeciąg jest aż 19,7. No. To jadę, o tu żegnanie wadził, bo zobaczcie jak ta woda wygląda tu. Bo ona jest taka tutaj zabrudzona, wiesz, bo tu budowa wszystko... To wodą, tu jakby siara w tym leżała. Tu jest ciasto wodorem, no. No tu o. Przez to, że tu na nie ważne. To o tym, że ci gadał, żeby się nie zobaczył, bo będzie OMG wtedy. Dup się o w łeb. No, jo, że, a jo, na kolaniki się specjalnie kupił, no i że je zapomniał, nie? Dobra, jedź, bo ja będę się gadał. Jo, to bym musiał chyba się tam jeszcze spodnie buty ściągnąć na chwilę. Dobra. Tu jeszcze takie no. Pod stropem trzeba uważać, bo się idzie rozwalić pod buty. No i potem masz pełny pamper z wody. Teraz ja witam. Witam i pozdrawiam. I pozdrawiam. Proszę bardzo. Ale oświetlony jak transformer. A tu też widzę coś było. Jakaś odnoga. Tak, pomodli. Wiesz o co chodzi tak. Już o. Także nikt nie mówił, że będzie lekko. Przygody trzeba mieć. Tak. Fajna granica. Tak. Dobry, lecimy. Tu jest trochę na początku głęboko. Tak. Ale można lewą stroną sobie... No fajnie, że po tutaj, jakąś lewą stroną. No już o lewą stroną, tam gdzieś nawet geokeżek zawiesił na... Jest, jest, no. Bo on pływał we wodzie. No widziałem, że jest zawieszony. No i się wypłyca, tak myślę, że... O tu, jak na prawo próbował zerkać, ale tam nad głową, to to ledwo wisi. Bo... O nie, to dziękuję, do widzenia. Jest pewnie. Stary się stary, jeszcze zobacz tutaj po instalacji polutniach. Ole, żech się skulał z belki. No, to jest jedyne co się idzie złapać. No takie próbne, że wie. Dobra, lecimy. Idzie trochę do góry jakby. Tam chce jakieś leżą na dole. Wysoki chodnik dosyć. No wysoki jest, ale go tam... Jorze się tam cofnął później.
bo ja już miał prawie na styk. Zobaczcie, jaka linia wody tutaj była, nie? No, tu widać właśnie to, że wcześniej teraz się tu nagryło, to był tu w zimę, jakże był, jak tam tędy, tam od, gdzie Robert siedział, woda wypływała. No. Normalny strumyk tego, to jak to tu musiało wyglądać, tutaj prawdopodobnie musiało być pod strop prawie. No ja mam chyba coś ze światłem. To tak jak lepsza jest, wydaje się lewa, lewa się tak wydaje lepsza, podsypała no, się. No, no. No się wypuści na pewno, bo nie będzie twarz, będzie taka woda. Ja nie wiem, jo. Ja tam gdzieś chyba właśnie był do tego miejsca, kaj wyjście są. A ty uważaj, bo już możesz na jakieś 5 centów luzu i... Na palcach, na palcach! Pance, pance! Lewa strona jest wypłycona, zobacz. No tak właśnie tego. O, tutaj ja chyba musiał dotąd gdzieś dojść. I jak się wrócił. Dobra. Robert, ty się już uważał, pod prawym tym ci już sięga chyba do końca tych spodnie butów przez chwilę. Ale już się wypłycę. Aha. Jak tutaj jest przy tej krawędzi, przy ścianie, to jest jeszcze... No, a ja się tutaj musiał cofnąć. Będę ten... tylko... I jeszcze mam, żeby było śmiesznie, to tam przy czołganku kamień mi wleciał. I teraz jest w... I teraz jest w gumioku. Także jakoś tak to wygląda, takie prawie na styk pancowanko na palcach. Ale nikt nie mówił, że będzie lekko. Dobra, to jak mi tutaj tak szkody. Jest z ekipą, to można iść, bo samemu to, że się cykał trochę. No i ten kamień w tym bucie mnie teraz na kocce nie chlegniecie. Jeszcze woda mnie ściska. Już ja się czego bałem, jesteśmy z tobą. No, no. No i dobra, widzę jakieś rozwinienie. O, i płycej. Płycej, no. Jest tu to już mam trochę OMG. Ty, zobaczcie, aż te powstawały belki, podkładał kolejki, poszedł do góry, no nie? A... No. Tak, tu jest, widzę jakaś tam, a przejście na prawą stronę. I tu. Dobra, tak. Stamtąd gdzieś no, idziemy. Tak, jest, no, też widzę. A te, tak, ja tam jeszcze nawróciłem. Okej. Okay. Dobra, idziesz? Idę i właśnie by się pachnął. Tam idziemy pod nogą. Dalej się tutaj zobaczymy, co się dzieje, nie? Tu bela. No tu by było fajnie se pontonem podpłynąć albo czymś. Pontonem, nie? No. W sumie on nie wziął pontonem. Ja pontonu zajrzek nie wziął. Ja mam. Ale wziął rzek od syna. Jeszcze z nadmorza, gdy on zostaw mi w tym bagażniku te największe koła ratunkowe. Tutaj to będzie jakaś ta komora. A wow, ale mygniecie, kurde, ten kamień. Ale woda zimna. Tak. Termometr mam w plecaku, jak to się... Standardowo. Ja nie zobaczę telefon. Chyba coś tu mi... Chyba baterie od światła padają, albo... Jak on głęboko. Tak, to zrobię. A tam nie zła ta odnoga. Zabrone strasznie. O. Tak. Bo tu jest taka woda zastana jakby. O, a jaki tutaj nalot chyba wapienny pod stropem. Pod stropem fest. Dużo się potknął. O ja. Tu fajne bele, kurde, pod nogami. Ale to nie. Tak, tak, no. To w tamtym chodniku, że takie miał. Jo, grzech wleciał. OMG. Właśnie, że z takiej podpory furgnął nogą do spągu, ale było ino trochę głębiej niż
kolano. O, tu się wypłyco. No, bela. No, się nie chciał zaś potknąć. Jeszcze mi się zapodnił buty. Luzują na szelkach. Niezłe, fajnie tu jest, podoba mi się. Ale... Tu jakieś jeszcze naczepki się wytwarzają. Zobacz, tutaj podłączenie chodnika. Tutaj jest oznaczenie pod stropem. Oznaczenie pod stropem 2384. Ale co? To nie wiem, to znaczy. Fajnie. No, wypuściło. Gdyby ktoś chciał plecy poćwiczyć, o to ma. Dobra, nie, tutaj, tam nie, ja nie wiem, czy nie dojdzie do tego głównego tutaj, tym rozdziałem, nie wiem, nie? Dobrze, ja nie wiem, ja to... Zobaczcie, jak było w ogóle na tym, nie wiem, gdzieś tam. Reszki po kiblach. Tam widać coś też gdzieś prowadził chodnik. No nie, już jest fajnie. Jeszcze pod nogami orła. Prawdopodobnie od sprężonego powietrza. Tu widać jeszcze, że kolejka wąskotorowa tędy kursowała, bo zagłębienia po podkładach. Albo mi się nowe daje. Albo, ale raczej tak. Ale fajnie tu. Zaszponkowali first. Ale tu ładnie też zaklinowane przejście. Tu jeszcze jakoś reszta jakiejś skrzynki. Tu pewnie było rozwidlenie, to tu była obudowa górnicza stała, która tu leży właśnie prawdopodobnie. Tu jeszcze jakieś kolorowe takie. A tu dochodzimy, gdzie już jest sucho. Suche chodniki. Fajnie. O, coraz niżej czasami się robi. Miejsce widzę mniej stabilne, jakieś łupki. No i to się trochę tutaj sypie, kolorowe takie. Zobaczcie, jakie kolory.
A idziemy stamtąd. Łupkins, łupkins. Rozwidlenie. Wun. Ale fajnie. Fajnie, to wygląda jak nowa część, nie? Mhm. Tutaj. No to co? No tutaj jest tak dosyć. Jeszcze nie ma co łapać za tą dechę nawet, bo teraz ta decha razem z tym poleci. Dobra, to co, lewo? Ja? Bo jest lewo, prawo jest krew, to trzeba to zobaczyć, co tam się dzieje. Chodzisz, Robert, czy? No. Zawsze jak w takim miejscu stoję, to mówię, jak to mówi znajomy, taktyczne lewo. Zgadnijcie, kogo cytuję. Robert. No zaczął Robert, bo mówię, ale taktyczne lewo. A tu jest taki bardziej niebezpieczny moment. Jest, no to tak wygląda nawet. Fest. Materiał przekoinoby się odspoić. Także za dechę nie ma co się nawet łapać. Bo to może być ostatnia deska ratunku. Ta tutaj nawet chyba blacha wydobywcza, czy mi się wydaje. Ta. Blacha wydobywcza. I co tam? A, tu podejdź będzie. Podejdź, zobacz, czy nie ma tam. O ja, tu jakie... To tu uwaga. To inaczej. No hop. Dobra, tu zatrzymia w tym miejscu. Ta ekipa tu zwiedza. Tu byli. Tu taki fest posypał się i o, tu zjeżdżą. To jak mała czołganka i tak dalej. Takie kolorowe to wszystko. O, ale tutaj jest niezły obwał. Tak, i tu już dochodzimy. Ale tu kolorowo. Tak jakby trochę glinowate to wszystko, jakby glinkowate. O. I tu jeszcze widać o dziury po drzwiach prawdopodobnie, albo nie wiem, ale kolorowo to jest tak naprawdę na przodku tej odnogi. Opty tam. Wracam do nich. A to takie coś tu jakby a la glinka w tym miejscu. Dlatego tak to tu się wszystko wysypuje. I to jeszcze co, przy pomocy wody pewnie. Także taki bardziej niebezpieczny odcinek. O. Tutaj z drugiej strony, zobacz. To tu podpas, czy przejście do... No, no. Jak to to ułożył? Tutaj. Tam dalej strefa zawałowa. To teraz taki dłuższy chodnik. I wracamy do tego, nie? Skrzyżowanie i na wprost tam pójdziesz teraz. Już czekam na ciebie, zobacz to.
mocny gwint z kolanami. Ja mam pytanie. O! O, tu ładnie. A widać fest, kolejeczka też tu kursowała. Zagłębienia po podkładach. Przewarstwienia jakieś nacieki, o, chyba wapienne. Tu się wylewa na ziemi. Fajnie. O, tu jak się wylewa. No, tu już widać. O, tu. Ale zawały. Tu chyba są różne rodzaje skał. Dobra. Tu już jest zawał taki. Wszystko się wysypuje. Tam nawet się nie pchą. Dalej. Bo tak to wygląda. Dobra. Fajny ten chodnik. Czapletowatość. Kuchnia. O, tu te nacieki. Jakie fajne nacieki jeszcze idą. No są znaczy, nie? Papier. No chyba tak. Kurde, ten kamień mi leciał centralnie pod stopę już. Dobra. Dzień dobry. Był wyposażony jeszcze w te lampki, tu na noszenia więcej, tu na jeszcze ręce zajęte. Ja tu zawsze kombinuję. No ja wiem. Żeby jak tutaj wiesz, ręce wyglądać. Fajnie to. To jest ten, wiesz co mi się wydaje, że to... Kurwa, albo to jest ten dolomit. Biały. Zobacz jeszcze. A to po prostu biały dolomit. A tu jest od razu też przodek, nie? Tak. O kurde, jeżdżasz. Ale blacha, kurde, już wygląda. Staro wygląda. No. Swoje zrobiła chyba. A tu nie było budowy pomieszczeń, zobacz, bo chodniki są robione jak kurwa ten, nie? Stożek. Tam no, mi się wydaje, na tym rozwidleniu, co ta... To skrzyżowanie to chyba było podstawione. Tak. No ale tu fajnie nisko musiał, bo tu widać... No, to fajnie nisko musiał być. No. O nie.